Hejo, cześć, witajcie moim was w kolejnym odcinku z MTA San Andreas, Multi Theft Auto San Andreas. I dzisiaj gramy na serwerze 4Life, będzie to nowa seria, dlatego na dole jest napisane, że to jest pierwszy odcinek z tego serwera. Będziemy, po prostu chcę wrócić do MTA i strasznie dużo ludzi się mnie pyta, kiedy znowu MTA nagram, kiedy to, kiedy tamto. Więc postanowiłem, że wrócę do MTA, zainstalowałem sobie kilka dni temu MTA. Na bezplayu nikt nie gra, więc nawet na bezplayu nie mogę nic nagrać, nawet nie mogę na bezplaya wejść, nie wiem czemu. Tyle godzin, co ja straciłem na tym bezplayu. Ale pomyślałem, że sobie zrobimy serię na serwerze RPG po prostu, na jakimś roleplayu. I zobaczyłem, że na 4Life gra prawie 400 osób cały czas, więc byłem tylko przez chwilę na serwerze. I tam prawie się zarejestrowałem, potwierdziłem e-maila i więcej nic nie robiłem. Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy prawo jazdy, ponieważ trzeba tutaj zrobić prawo jazdy, żeby móc w ogóle jakąś pracę robić. I spróbujemy zmienić skina, ponieważ nie chcę grać z DJ-em. I tak ludzie, jeżeli się cieszycie, że wracam do MTA, zostawcie łapeczkę w górę, zbierzmy jakoś 40 łapeczek pod tym odcinkiem. I tak, piszcie mi w komentarzu, co będziecie chcieli, żebym robił w dalszych odcinkach, czy chcecie, żebym z kimś nagrywał. Na pewno będę się pytał Cornela, czy on będzie chciał ze mną pograć znowu w MTA, więc jak coś on będzie. I tak, więc pierwsza rzecz, co zrobimy, ja tutaj się zespełniłem od razu przed szkołą jazdy, żeby sobie zrobić. Oczywiście można też jeździć rowerem, ale jest ograniczenie do 50 km na godzinę i na rowerze to się wydaje... I na serwer, i to się wydaje, jakbyś po prostu naprawdę jechał. Na dole jest, widzicie, licznik do tego, kamera też jest tutaj na środku, na prawo zrobiona. Jadę 50, się wydaje, jakbym jechał, naprawdę, kurwa, nie wiem, CJ chyba na rowerze jeździ po 100 km na godzinę. Ale tutaj jest szkoła jazdy, więc wejdźmy sobie, szkoła jazdy, wejdźmy. Zrobimy sobie prawo jazdy, to jest, dzień dobry, chciałbym zrobić prawo jazdy. Oczywiście to jest roleplay, więc będziemy zawsze musieli zachowywać, jakbyśmy byli na roleplayu. Tutaj kategorii A, tutaj chyba kategorii B będzie. No pokaż. Kategorii B, no to wejdziemy sobie tutaj, zrobimy sobie prawo jazdy kategorii B. Więc rozpocznijmy. Abruchować, zapal światło i wejdź. Pamiętaj o kierunkowskazu? What the fuck? Czemu ktoś się na mnie zespawnił? Ja nawet nie wiem, jak auto odpali. O, uruchom silnik. A zwolnij ręczne. Oczywiście, że wywalili mnie. Jak ja się na kimś cały czas spełniłem. Więc teraz wiem już, jak to zrobić. Nie wiedziałem, jak, że... Ten jaki w Jordanach. Rozpocznij. Dobra, uruchom silnik. Zwolnij ręczne i zapal światła. Dobrze. Więc jedziemy. Proszę ustąpić pierwszeństwo, dobrze. Kierunkowskaz. Na pewno nikt nie używa cały czas. O, co to było? Zlagowało mi się jakoś. Pewno nikt nie usyłał w kierunku wskazów jakiejś tutaj normalnie cały czas. Ale zachowujmy się, jakby to było prawdziwe życie. Ostatnio w ogóle brat mojej dziewczyny stał na prawo jazdy i wczoraj pierwszy raz jechaliśmy z nim do sklepu, musieliśmy podjechać. I on jechał akurat autem mojej dziewczyny, to zanim kurwa wystartował, to chyba staliśmy pod domem serio z 10 minut, zanim wystartował. No ale dojechaliśmy, przeżyliśmy, dojechaliśmy. Dzięki Bogu. Żebym zaraz nikt nie wskoczył pod auto. Jedzie za mną, biegnie, czy biegnie za mną. Czerwone. Szybko, nawet na żółty. Nie wiem, potem chyba mogę jechać. Tak, bo na czas to jest. To nie mogę stać teraz na światłach. Żeby miał stać na światłach, przy to były dwa skrzyżowania, trwaj się.
na nich szczególną ostrożność. Dobra. Tutaj jak oglądałem filmiki jakieś z For Life'a, to ludzie też jakoś nie jeszczą aż tak, że wiecie, że uważają. W ogóle typek mnie podwoził motorem wcześniej, bo chciałem zobaczyć, gdzie jest sklep w ogóle tutaj, bo tu mapki nie mogę otworzyć. Nie wiem, czy to tylko u mnie bug. O, radio działa mi wreszcie. W lewo będzie się... Okej. No i zapomniałem, co mówiłem. A, podwiózł mnie do sklepu z ubraniami. Na motorze. Bo ja jechałem na rowerze. I kurwa, jak... No patrzcie, no jak ludzie jeżdżą. Się nauczy jeździć, a tu każdy się będzie wierzył, nie? Ale cieszę się, że gram znowu w tą grę, powiem wam, tak naprawdę. Ustaw pierwszeństwo, czy możesz jechać się... jak ja chyba będę 100. No komputer mi się przegrzewa. Nie wiem, o co chodzi z tym komputerem czasem. Cieszę się właśnie, że mogę znowu w to grać. Długi czas myślałem o tym, żeby nagrać ostatni odcinek, jak pamiętacie, z MTA. Ludzie, którzy oglądają cały czas, był... ponad... rok temu, więc... teraz wracam znowu. Przepraszam, jeżeli będzie się pokazywało te, że komputer mi się przegrzewa, nie wiem. Odwalam mu czasem. Tak naprawdę zanim to włączyłem, to miałem problemy w ogóle z moim ekrzynem. Nie mogłem nagrywać. Komputer mi włączał po prostu. Nie wiem czemu. Wyprzedza mnie, no. Co za ham. Nie dość, że jedziemy 5 na godzinę, to jeszcze mnie wyprzedza. No widzicie? Cały czas mi to wyskakuje, nie wiem czemu. Ciekawe jak daleko będziemy musieli jechać. Wiesz, tak jadę chyba przez 4 minuty. Obym tylko musiał jeździć tylko w San Fierro, a nie, to mnie zaraz po całej mapie zawiedzie. Ale tak naprawdę fajnie w to się znowu gra. Oby fajnie tu było, ile tu graczy jest w ogóle. I tak, jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, na przykład być na odcinku, to dołączcie do grupy mojej na Facebooku, link jest w opisie. Ja będę pisał, kiedy będę grał. Więc będziecie mogli sobie wejść na serwer i spróbować mnie znaleźć podczas odcinka na przykład. Albo po prostu nawet tak będę grał pewnie. Nie tylko na odcinku. Tak ludzie, piszcie w komentarzach, czy się cieszycie, czy nie. Chyba tak, bo naprawdę dziennie dostaję komentarze o tym, żeby nagrać odcinek nowy. Więc... O, policja. No dobra, mogę jechać. Nie wiem, czy by mnie policja zatrzymała, ja się uczę tylko jeździć. Więc tak, pamiętam jak sobie pobrałem to chyba jakoś 2 tygodnie temu MTA znowu. I od razu co chciałem zrobić, to wbić na bezplaya. Na bezplaya pamiętacie, chyba było ograniczenie do 50 czy do 100 graczy, coś takiego. 5 graczy chyba było na całym serwie. I nie mogłem nawet wejść na serwer, bo pisało mi, że mnie wyrzucało mnie po prostu. Nie wiem czemu, potem próbowałem kompatybilność gry zrobić. Dalej nie działało i potem tego For Life'a chciałem wbić. Myślałem, jeżeli nie działa mi na bezplayu, to na For Life'ie też nie powinno, jeżeli to problem jakiś skrał. O, tu stał w ogóle ten... No, jak to się nazywa? No, jak za szybko jedziesz. Jednak jedziemy dalej, widzę. No i właśnie... Tu mi się udało wejść, ale już na przykład na bezplay nie mogłem wejść. Szkoda, że na bezplay już nikt nie gra, że z bezplay umarł, ale... Tyle setek godzin... Usłyszałem z kierowcą? Dobra. Tyle setek godzin to naprawdę na bezplayu miałem. Przecież miałem 25 tysięcy respektu, coś takiego. No to strasznie dużo czasu trzeba było grać, żeby to zrobić. Bo w mingierki ja za dużo nie grałem. Czy od czasu do czasu graliśmy, jak pamiętacie, na odcinkach. To graliśmy, ale głównie tam to... Ja je zrobiliśmy, się bawiliśmy i głównie co godzinę tylko respekt dostawaliśmy za rzeczy. No ale... Co zrobić? O tam chyba też się idzie. Ten... Szkoły jazdy. Chciałem zrobić screenshota. Na pewno dzisiaj mamy... sobotę.
Mam akurat drugą, więc próbuję jeszcze dzisiaj ten odcinek wrzucić jako do 17. Tutaj. Dobra. Nie, pochodniku. Tutaj musisz zwolnić. Auto mnie samemu zwalnia, więc naprawdę nie wiem, czemu gra mi to mówi. Ile tam aut stoi, Jezus. Jakie chyba jakieś auto potem kupię, będę kasę zbierał i jakoś je swinguję, jeżeli można. Fajnie by było. Jezu, ja też będę musiał niedługo, jak będę pracował, to będę chciał zrobić sobie prawo jazdy. Bo już 19 lat kończę za miesiąc. Przydałoby się prawko mieć. Więc sobie będę robił. Się na pewno będę stresował strasznie podczas robienia tego. Ponieważ wiem, jak ten brat mojej dziewczyny robił, to nie udało mi się praktyczne zrobił za drugim razem, a teorię za piątym dopiero, więc będzie trzeba się uczyć. Co wjechał we mnie ciulno? What the fuck? Nie wiem, co z tymi ludźmi dzieje. Jezus, już my tak jedziemy przez 7 minut. Co tu się dzieje? Jest to CJ, jak wygląda w ogóle. Jezus Maria. Ale tak. Piszcie w komentarzu, z kim chcecie, żebym nagrał. Ostatnio nawet z Kordianem pisałem. Ludzie, z Kordianem pisałem. To jest pierwsza osoba, z którą nagrywałem. MTA właśnie. Pisałem ostatnio właśnie z nim, że może znowu się zgadamy, może nagramy coś razem, więc może Kordiana bym namówił, żebyśmy MTA nagrali. Powróciłby po tych trzech latach, od kiedy z nim już nie grałem. Nie wiem, jakoś nasz kontakt urwał po prostu. I Kornela na pewno też będę się pytał, czy on chce zagrać. Jezu, jak on te auto tam to rozwalił? O, ja też już kurwa nie mam tego. Światła z przodu. Nie wiem, co się dzieje. Ale fajnie, że dalej ludzie grają w ogóle w MTA. Ja się zdziwiłem, że tyle ludzi dalej w MTA w ogóle grają. Myślałem, że nikt nie będzie grał. O! Jesteśmy na miejscu. Zdaliśmy? Gratulacje, ukończyłeś egzamin pomyślnie. Co, mogę teraz autem jeździć? Dziękuję, do widzenia. O, bliźniaczki. Czy chcecie zrobić trójkącik? Nie, Max przystaje. To dzieci oglądają. Więc nie wiem. Zrobiłem prawo jazdy. I co tyle będę jeździł? Rowerem? Nie wiem, jak auto tu stopić. I bym chciał ubrania zmienić, skina zmienić. Fuk. Fuk. Tam chyba tatuaże są. Mapy nie... O, ten jedzie Lamus, co mi kurwa trafił. O, może do pracy pójdziemy? Mogę? O Jezu, jak ja będę teraz jechał tutaj. Przyśpiesz na tym kurwa rowerze, ja pierdzielę. Znaczy, ciężarówka, to nie sądzę, że... O, auto jest. Auto. No to chyba jest praca. Co to jest? Wywóz śmieci wymaga prawa jazdy kategorii C. Okej. Czyli nie dla mnie. Mam kategorię B. Idziemy, kurwa. AWDP. Idziemy na czerwonym. Tylko ciekawe, jaką pracę będę mógł robić. Będę musiał sprawdzić. To na następny odcinek pójdziemy do pracy. A co tutaj jest? Tu jest handlarz auty? Aut? Mogę dostać jakieś auto za darmo? To jest handlarz samochodów, nie? Tutaj możesz kupić nowe średniej klasy. Ale dzień dobry. 35 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych. 85 tysięcy złotych. 80...
Nie macie jakichś kurwa darmowych aut? O jest, szyba jest. Więc... nie trzeba pracować. Albo z... znaczy pracować to będzie trzeba, bo trzeba auto w ogóle kupić. Tylko gdzie? Nie wiem, na następny odcinek spróbuję zrobić pracę sobie. Czy zrobić pracę, dokładnie. Zacząć jakąś pracę. Znaleźć pracę. Będę sprzedawał hot dogi w pracy na ulicy. Chyba niedaleko stąd jest sklep z ubraniami. Jak kojarzę sobie ten typek wtedy podniósł. Co tu jest w ogóle MC jakieś? Nie wiem co to jest. Ale się ludzie... O, sklep jest niedaleko. Jeżeli się znacie ludzie na tym serwerze i na przykład gracie, to napiszcie mi w komentarzach, jak zrobić niektóre rzeczy. Na pewno ja też będę poza odcinkiem patrzył. Znowu on jedzie. Albo to jakiś inny. Jak on w ogóle jedzie? Kierunkowska, że muszę na rowerze włożyć? Dobrze. A dlatego mi tu rady nie pokazuje, bo to w ogóle rady nie powinno być w rowerze. Teraz ogarnąłem. Wyparkujmy. You after something? What the fuck you mean, bro? Pies mi się do pokoju chce wpić. Dzień dobry, wieczór. O. Koszt, o. Skina sobie zmienimy. Afroamerykanie. Świetna po prostu. Świetny opis. Tutaj świąteczne strony. Nie. What the fuck? Mr. Whittaker, manager EMDS. MDS. Prawilniak. Rowerzysta, ochroniarz. A Mad Doga. Podróżnik. O, ja będę podróżnikiem. Dealer narkotyków, tak. Drugi dealer. Wieśniak. Wieśniak. Ile oni wieśniaków tu mają? Fleżowicz. Biznesman, zwykły mężczyzna. Tak. Zwykły mężczyzna wygląda lokowato w ogóle, tutaj gangster. Danang. Okej, okay. Azjata. Starszy pan. Te opisy, starszy pan. Azjata. Azjata. Zwykły mężczyzna. Kolonel. Fuhrberger. Bilardzista. Zwykły mężczyzna. Jest to pewnie jakiegoś czarnego wezmę. Elvis. Jest na... Elvisów mają. Członek... Członek? Członek ballasów. Członek mafii. Jaki? Niedzielny chłopak? Ci kurwa wygląda jak ten Azjata. O, tatuażysta. Jest konokrotnie wygląda. Gdybym miał inny rytm, go może wziął. Kryminalista. Menel. Będę menelem grał. O Jezus. Przystomny, stary dziad. Ja pierdolę, te opisy są takie świetne, nie? Barber. Fryzjer. Pan Ron. Pan Ron. Punk. Punk. Kelner. O, kelnerem zostawię. Stanę. Tirowy. O Jezu, przystomny. Karateka. Taksówkarz. Sweet. Sprzedawca. Zwykły mężczyzna. Przystomny, bezdomny. Well, we'll work for pet. For pot. Będzie pracował za trawę, okej? Okay. O, Afroameryka. Świetny w ogóle, jeżeli taką osobę widzicie na ulicy, no wszystko normalnie wygląda, to w ogóle nie jest tanie, jak nie zachowuje się w ogóle. Co jest z jego w ogóle ciałem? What the fuck, Ludwiczek? Clown, sweet clown. Rider, Kent Paul. O, jeszcze na przykład za Ridera albo... O, za Ridera trzeba na przykład kasę płacić za sweeta, nie. Uzi. Michael Toreno, GZB, Zero, T-Bone Mendes, Psycho. O, są nawet skiny dla tych. O, ten taki sobie jest. Ale jakoś lepiej wyglądają trochę. Może sobie zrobię premium. Zobaczymy, ale ja chyba bym sobie Zero wziął. Taki nerd. Chciałem grać Zero. Coś to się zmieni. Albo... Nie wiem. Sweet. Może tego sweeta bym sobie tamtego wziął. Co? Przystań... Ja zrozumiałem kawał... A, kawał drania. Ja kawał przystojniaka przeczytałem. Chyba weźmiemy sobie tego sweeta po prostu. Sweeta albo Zero. Gdzie ten sweet był?
Motocyklista. Pana, teraz Sweeta nie znajdę. Jest Sweet. Nie, biorę Zero i chuj. Będę Zero grał. Jak coś, jeżeli będę chciał zmienić skina, to nazwiemy odcinek z... Zmieniam... Idę na operację plastyczną. O. Co ja teraz robię? Fuck. Halo? Halo? No i chuj zjebał. Zaraz się widzimy. Więc ludzie, jestem? Czemu mi się tak to zawsze robi? Poczekajcie chwilę. Okej. Okay. Teraz wszystko działa. Musiałem się rozłączyć z serwera, bo nie wiedziałem, co mam zrobić, prawdę mówiąc. Więc tak, ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Wiem, dzisiaj krótszy odcinek. Zrobiliśmy prawo jazdy. Zmieniliśmy skinę, jesteśmy Zerel. Jak z Borderlandsa. To było takie koropedalskie. I tak, jeżeli chcecie więcej odcinków, stawiajcie łapkę w górę. Nagram może jeszcze dzisiaj jeden i wrzucę go jutro. Albo nagram jutro jeden i wrzucę go jutro. Ale na pewno jutro pojawi się kolejny odcinek. Jak będę już miał pracę. Znaczy na pewno będziemy w poszukiwaniu pracy. Tak, jak mówiłem, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i widzimy się w następnym odcinku. Na razie!